Witam na moim kanale. Mówi Gerald. Chciałem wam przedstawić dzisiaj bitewkę, którą rozegrał mój kolega z klanu, Pakus76, na tym oto super ciężkim czołgu z drzewka niemieckiego, który prowadzi do Mausa. Jest to VK-101P. I od razu zaznaczam, jest to czołg całkowicie stokowy, dlatego nie obracasz się zbyt szybko. To jest powód, dla którego ten AMX został tutaj potrącony, a ponieważ silnik również jest stokowy, to ten ARL nie został przepchnięty aż tak szybko, jakby to mogłoby być, jeżeli miałby topowe wyposażenie w tym czołgu. No i od razu widzimy tutaj, że z Pakus raczej będziecie czuć się pewnie, ponieważ jedyna rzecz, która na pewno się nie zmienia w tym czołgu, to jest pancerz. Wieża zostaje taka sama, nie trzeba inwestować w ogóle doświadczenia, żeby dokupić jeszcze lepszą działo. Warto zaznaczyć, jest to 105 niemiecka, zadaje średnio 320 uszkodzeń. Z tego co pamiętam, penetracja chyba wynosi 200 mm na podstawowych pociskach. I zobaczcie, jak dużo jest tych pocisków w Amoraku. Tutaj magazyn amunicji jest pełny. Wystarczy tych pocisków do tego, żeby kilkukrotnie prawdopodobnie zniszczyć drużynę przeciwnika, szczególnie jeżeli zawiera ona tak dużo tierów szóstych. No i te 200 mm penetracji w zupełności wystarcza, żeby przebić się przez przedni pancerz Tigera 1 VK-3001P. Odbija wszystko, no spójrzcie. 5 pocisków już zablokowanych na pancerzu fałki i Pakus pewnie rusza dalej. Jego drużyna w tym momencie przegrywa, no ale cóż, no, on prowadzi tutaj bestie, on wie jak tutaj skontować ten czołg i ma bardzo dobre, mimo że stokowe, działo, które celnie trafia właśnie w takie cele jak ten T-34. No i tutaj fałeczka, czy wysilał już w tym momencie do garażu? Nie? No, nie mógł. 320 to jest... To są obrażenia tego czołgu. No, już drugi strzał wysyła tego kolesia do garażu. Na szorn. Widać tutaj jedyny gracz do tej pory z drużyny przeciwnej, który zdecydował się użyć amunicji premium. Pakus próbował oddać strzał w jego kierunku, ale niestety nie trafił. Ale nie ma się co przejmować, trzeba ruszać dalej. Sytuacja troszeczkę się zmieniła w tym momencie. Pakusa drużyna miała przez chwileczkę przewagę. Tutaj Cromwell poradził sobie z Beczatem 12T. I mamy tutaj taką dość sytuację ciekawą, ponieważ ta ilość tych czołgów zniszczonych przez obydwie drużyny zmienia się w kalejdoskopie. No tutaj macie idealny przykład, jak wolny jest ten czołg, jeżeli nie ma w ogóle przednych gąsienic. O! Nasher próbował tutaj oczywiście się wychylić, przypłacił to większością swojego pancerza. No i proszę, no. Udało mu się przebić, to oddam to temu graczowi, który grał tutaj na naszornie. Udało mu się przebić jako pierwszemu Pakusa MT-25 w dupsko od tyłu, zajechany. Pakus tutaj nie zna litości w tym momencie, no i wygląda na to, że przeciwnicy będą kapować, albo może jednak nie. No i teraz to wielkie ciasko tego czołgu obraca na drugą stronę. I chyba jednak będzie trzeba udać się w kierunku kapa, a może jednak nie. Chyba jednak na tym kapie był Oni z drużyny przeciwnej, który zdecydował się, że nie będzie kapował, tylko chyba ma ochotę zniszczyć wszystkich. Zobaczymy jak mu to wyjdzie. No i tutaj Pakus już jest w troszeczkę cięższej sytuacji, mimo to dość korzystnej. No, jest jedynym czołgiem z tieru 8, który pozostał na polu bitwy i ma przed sobą w tym momencie Oni. Jest gdzieś jeszcze, chowa się tutaj E25 i KV-85. O, E25 w ogóle nawet nie próbowała strzelać w niego. Jaki ładny rykoszet. Czyli strzał zablokowany za 700 od Oni. Ładny rykoszet od E25. E25
totalnie nie ma pojęcia, co jest grane. Przegryw. No i spójrzcie tutaj, co się dzieje. Dwa ciężkie czołgi ruszają na Takusa. On próbuje nie dać się objechać. Niestety mobilność tego czołgu nie pozwala efektywnie wybronić się od tej KV-5. I muszę tutaj przyznać no, szacunek graczowi z tego KV-85, ponieważ robi naprawdę dobrą robotę. Robi to, co powinien wykonać, czyli objechać V-kę, znaleźć czuły punkt od boku albo od tyłu. No i proszę, już wieża, widać dość potężną dziurę. Wieża V-ki Pakusa została przebita. No tylko teraz oni gdzieś sobie pojechał i zostawił KV-85 samego. Jaki ładny rykoszet po raz kolejny. No już kolejny raz nie udało mu się przebić pancerza V-ki. No i Pakus tutaj już auto-aim zaznaczył. Chyba nie będzie problemu, żeby przebić raz. I no, czołg ciężki na czołg super ciężki. Taki musiał być tego rezultat. Przeciwnik staranowany. Pakus dominuje całą bitwę. Zostało mu tylko trzech przeciwników do tego, żeby wygrać. No i tutaj przyciska się pomiędzy budynkami i nie wiem, co to na niej robi. Naprawdę. Ten koleś to chyba jeździł dookoła budynków. Ale na całe szczęście dość komicznie to wyglądało. Pakus miał łatwą robotę do wykonania. No i już zostały tylko dwa czołgi, T-34-1 i Su-100. T-34-1 już pozbawiony większej części HP. I wygląda na to, że to będzie już tylko formalność. Tak jest, formalność. O, jeszcze trafia tutaj w wrak IKV z tier 6. Wykończy tego T-34. Tak jest. Su-100 również sobie nie daje rady, żeby przebić tą bestię i w tym momencie mamy koniec tej bitwy, ponieważ nie wierzę, żeby udało się zablokować ten oto strzał. Świetna bitewka, Pakus. Dzięki, że wysłałeś mi tą bitwę. Z przyjemnością się do tego komentowało i no cóż, zobaczmy, jak przedstawiają się nam rezultaty po tej bitwie. Pakus zasłużył tutaj sobie na odznakę mistrzowską, emeczka weszła gładziutko, mimo że jego czołg jest niewyposażony w najlepszy sprzęt, ale jeszcze lepiej, za 8 kili. Medal Radleya Watersa, mamy tu jeszcze cool-headed, stalową ścianę, duży kaliber i specjalistę i nie wystrzelił on ani jednego pocisku premium w czasie tej bitwy, dlatego zobaczcie na rezultat. Bardzo ładny wynik, to nie jest czołg premium, a kredyty zdecydowanie się przydadzą. No tutaj jeszcze dodał, że to dopiero druga bitwa, jaką rozegrał na tym czołgu, to jest świetny rezultat. Druga bitewka, stokowy czołg, emeczka weszła, tylko pogratulować. No i zobaczmy, 1524 bazowego doświadczenia, bardzo ładnie. I zobaczmy, jestem ciekaw, ile zablokował, 4130. Także stalowa ściana zdecydowanie uzasadniona. Zadał on prawie 5000 obrażeń przeciwnikom. I mamy tutaj jeszcze, warto zobaczyć, ile amunicja, można powiedzieć, tania jak barszcz. W sumie zarobił na tej bitewce 43 tysiące. Też się liczy, jak powiedziałem, kredyty zawsze się przydają. Super sprawa, bardzo dobra bitewka. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Jeżeli tak, zasubskrybujcie, zostawcie mi lajka i zdróweczko.